Witaj ponownie na kanale YouTube firmy D.pl. W tym filmie po raz kolejny kontynuujemy swoją przygodę z panelem administratora w Prestashop Nie tak dawno prezentowałem dodawanie produktów do sklepu Dziś zapoznamy się z procesem dodawania kategorii produktów do sklepu oraz sprawdzimy jak funkcjonuje lista kategorii Kategorie są kluczowym sposobem katalogowania produktów ponieważ pozwalają na ich grupowanie Pomaga to klientom w znalezieniu pożądanego towaru Dzięki kategoriom użytkownicy mogą również porównywać ze sobą produkty. W panelu administratora wchodzimy w zakładkę Katalog, a następnie kategorie. Pojawi się nam tabela z listą kategorii. Jak w każdym listingu w PrestaShop mamy możliwość sortowania zawartości, korzystając z małych trójkącików oraz możliwość wyszukiwania według zadanych wartości. Gdy chcemy usunąć daną kategorię, postępujemy podobnie jak w przypadku produktów, to znaczy możemy usunąć, korzystając z menu z prawej strony, klikając opcję Usuń lub zaznaczyć pożądane pozycje i wybrać opcję Usuń z menu działań masowych. Podobnie jak w innych listingach, możemy kategorie eksportować i importować z plików w formacie CSV. Możemy również w łatwy sposób poruszać się po strukturze kategorii. Żeby wejść w daną kategorię i zobaczyć jej podkategorię, wystarczy w nią kliknąć. Ścieżka z ikonką domu na początku informuje nas o aktualnym miejscu pobytu w strukturze katalogów. Warto pamiętać, że wszystkie kategorie są podrzędne względem jednej głównej kategorii. W celu dodania kategorii klikamy na Dodaj nową kategorię. Naszym o oczom ukazuje się formularz. Nazwa może być dowolnym ciągiem znaków z pominięciem znaków niedozwolonych. Naszą kategorię nazwijmy na przykład meble. W przypadku posiadania kilku wersji językowych sklepu należy wprowadzić nazwę dla każdego języka z osobna. Odznaczenie opcji wyświetlane spowoduje, że nasza nowa kategoria znajdzie się w sklepie, ale nie będzie ona widoczna. Pole nadrzędna kategoria, jak sama nazwa wskazuje, służy do wskazania, jaka z kategorii aktualnie znajdujących się w sklepie ma być kategorią nadrzędną wobec tej, którą właśnie tworzymy. Opis posiada formę tekstową i wyświetlany jest na sklepie na stronie danej kategorii. W tym polu nie mamy ograniczeń ilości znaków. Warto napomnieć, że w tym polu znajduje się pełny wizualny edytor tekstu działający na takiej samej zasadzie, jak we wszelkich programach biurowych typu OpenOffice. Możemy dowolnie formatować tekst, wstawiać dodatki, a w polu kod źródłowy nawet stosować tagi HTML. Opis podobnie jak nazwę najlepiej wprowadzać z osobna dla każdego języka. Dalej możemy dodać obraz kategorii, uploadując grafikę z naszego dysku lokalnego. Wyświetlać się ona będzie tuż obok opisu kategorii, zależnie od układu zainstalowanego szablonu na sklepie. Możemy również dodać ręcznie miniaturę kategorii. W przypadku, gdy nie dodamy żadnej miniatury, system PrestaShop automatycznie stworzy miniaturę na podstawie grafiki głównej. Dalej mamy elementy SEO. Meta tytuł to nazwa, która pojawi się w silnikach wyszukiwarek. Meta opis również dotyczy wyszukiwarek. Słowa kluczowe to nic innego jak meta czyli pojedyncze frazy mające za zadanie jak najlepiej opisać zawartość, używane podczas między innymi wyszukiwania kategorii przez użytkowników. Frazy wpisujemy oddzielając je przecinkami. Przyjazny adres URL to nazwa wskazująca pod jaką postacią dana kategoria będzie wyświetlana w linkach w sklepie. Presta automatycznie wypełnia to pole na podstawie wpisanej wcześniej nazwy, ponieważ zgodność nazwy i przyjaznego linku jest wskazana dla optymalizacji SEO. W dostępie grupowym zarządzamy kategorią wobec grup klientów. Możemy dowolnie włączać i wyłączać kategorie dla poszczególnych grup użytkowników. Dzięki temu dana kategoria może być widoczna np. tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów, a nie będzie widoczna dla gości odwiedzających. Opis tych trzech domyślnych grup klientów zaprezentowany jest w oknie poniżej. Na końcu decydujemy o tym, do którego z naszych sklepów chcemy dodać naszą kategorię. Jest to oczywiście związane z włączoną funkcją multi-sklep. Teraz wystarczy tylko kliknąć Zapisz, a system Prestashop doda naszą nową kategorię do sklepu. Nasza kategoria pojawiła się w sklepie i jest gotowa do użycia, a to oznacza koniec kolejnego odcinka z naszej serii poradników do systemu Prestashop. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej firmowej strony internetowej, gdzie mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą. Kłaniamy się nisko-dich.pl